niedzielę Polska Szkoła imienia Tadeusza Kościuszki w Chicago zorganizowała piknik dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Odbył się on pod hasłem „Jesteśmy razem już 70 lat”. Razem z tobą nowy zacznie dziś mój. Piknik w Katrin Chevalier Woods rozpoczął się od mszy świętej odprawionej przez księdza Tomasza Ludwickiego z parafii świętego Władysława w Chicago. Na uczestników pikniku czekały liczne konkursy, gry i zabawy. Było malowanie twarzy, tatuaże i dmuchana trampolina. Koło rodzicielskie zadbało o pyszny poczęstunek i zimną kawę, a na zakończenie odbyła się potańcówka przy skocznej muzyce. Polska Szkoła imienia Tadeusza Kościuszki w Chicago już od wielu, wielu lat w tradycji ma organizowanie corocznego pikniku szkolnego. Także ten piknik już wpisał się w historię naszej szkoły. Organizujemy go dla naszych rodziców, nauczycieli, uczniów i sympatyków i przyjaciół. Natomiast w tym roku ten piknik jest wyjątkowy, ponieważ rozpoczyna naszą celebrację jubileuszu szkoły, który będziemy kończyć 14 listopada 2021 roku, jubileuszowy branchem, a rocznica jest bardzo wyjątkowa i niecodzienna. 70 lat to jedna z najstarszych polonijnych szkół, nie tylko w Chicago, ale i w Ameryce. W związku z tym jesteśmy dumni, cieszymy się z tego bardzo. Chcemy zaznaczyć to wyjątkowym programem artystycznym, który przygotowujemy na jubileuszowy branch. I zapraszamy wszystkich naszych przyjaciół. Bądźcie razem z nami 14 listopada w niedzielę w gościnnych progach sali bankietowej Victoria in the Park. O godzinie 12 zaczynamy ten wielki dla nas jubileusz. Dzisiaj w programie malowanie twarzy, mamy przepyszne jedzenie przygotowane przez koło rodzicielskie, wiele konkursów dla dzieci związanych z samym naszym patronem Tadeuszem Kościuszką, jak również i z naszymi obchodami 70-lecia, do których się przygotowujemy. Polska Szkoła Tadeusza Kościuszki od 70 lat oferuje nauczanie języka polskiego, historii, geografii. To jest podstawa, którą proponujemy od klasy przedszkolnej do klasy ostatniej liceum. Mamy wiele zajęć pozalekcyjnych, do których powoli wracamy po pandemii, kiedy nie mogliśmy tego robić. Zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne dla dzieci, zespół ludowy Przepióreczka, zajęcia logopedyczne. Mamy dwóch logopedów naszej szkoły, specjalistów, którzy co tydzień pomagają naszym dzieciom. Szkoła proponuje przede wszystkim przygotowanie naszych maturzystów do egzaminów certyfikatowych, jak również do egzaminów Seal of Biliteracy, które są bardzo popularne w ostatnich latach w naszych najstarszych klasach licealnych. Mamy dwie lokalizacje, bardzo dostępne i dobrze zlokalizowane. To jest lokalizacja na Harlem, to jest nasz własny budynek, w którym oprócz Szkoły Polskiej w piątek, w sobotę i w poniedziałek oferujemy całotygodniowe preschool dla naszych przedszkolaków i tutaj chyba jesteśmy jedyną szkołą, która coś takiego oferuje. I mamy drugi budynek, który wynajmujemy od parafii świętego Cypriana i Celestyna. To jest właśnie Szkoła Cypriana, zlokalizowana w River Grove, gdzie mamy zajęcia w piątki i w soboty, również od klasy przedszkolnej do liceum. Czyli lokalizacje tak rozłożone, że bardzo dobry jest dojazd i do jednej, i do drugiej i każdy może znaleźć tam miejsce dla siebie. Także jeśli ktoś, nie daj Boże, jeszcze nie zapisał swojego dziecka do polskiej szkoły, to my jeszcze czekamy i jesteśmy w stanie go przyjąć do naszych klas. Zapraszam. Szczegóły na stronie internetowej, prawda? Wszystko na stronie internetowej naszej szkoły, szkołakościuszki.com. Tam wszystkie szczegóły, także gorąco, gorąco zapraszamy. Dzieje się u nas bardzo dużo, jest atmosfera, jest przede wszystkim wielka przyjaźń między rodzicami, nauczycielami i uczniami. Zresztą to widać, to czuć dzisiaj na naszym pikniku. Wszyscy się bawią, wszyscy się cieszą, chcą razem z nami być. I jest to chyba najważniejsza rzecz, jaką nam się udało w szkole wytworzyć między nami. Życzymy tego wszystkim szkołom, bo jest to przepiękne. Jest z nami również Paulinka Kosińska, która jest absolwentką Szkoły Kościuszki i naprawdę się nią szczycimy, chwalimy, gdzie tylko możemy. Paulinka została królową parady roku 2022, czyli będzie 21, przepraszam. Reprezentuje naszą szkołę i jesteśmy z niej bardzo dumni. Jest z nami razem ze swoją mamą, którą gorąco witamy. I Paulinko, kilka słów dla naszych uczniów, szczególnie dla tych przepięknych uczennic,
które może niedługo wystartują tak samo jak i ty. I zachęćmy je do startowania w tym podróż. Dzień dobry. Chciałabym wszystkich zaprosić, aby swoje córki zapisywały nie tylko do polskich szkół, ale również do polskich organizacji, aby potem mogły startować w takich konkursach i miały co opowiadać, aby mogły mówić, że właśnie uczestniczyły w polskiej szkole, że nie tylko chodziły do szkoły podstawowej, ale również do liceum się zapisywały, że poznawały dużo fajnych ludzi, że wyjeżdżały na wycieczki, uczestniczyły w paradzie 3 maja, a przede wszystkim, że się bardzo fajnie bawiły na studiówce i że zdały maturę. Filip, chodzisz do polskiej szkoły? Tak, chodzę. A lubisz polską szkołę? Tak. A co tam robicie na lekcjach? Uczymy się gramatyki, czytamy i chyba to. A ty co najbardziej lubisz robić? Czytać. A masz tam kolegów? Tak, mam dużo. A twój najlepszy kolega jak ma na imię? Dawid. Pani dzieci uczą się w polskiej szkole. Dlaczego warto posyłać dzieci do polskiej szkoły? Zdecydowanie warto. Dzieci nadal się uczą, pomimo że w domu mamy język polski. Także w polskiej szkole zawsze uczymy się tradycji, języka, utrzymujemy kontakt z dziećmi mówiącymi po polsku, rodzinami. Pikniki tego rodzaju są fantastycznym rodzajem spędzenia niedzieli. I przede wszystkim dzieci mają ten kontakt z innymi polskimi dziećmi. Uwielbiam, no i przede wszystkim jest to sobota, ja wiem, są to zazwyczaj sobotnie dni spędzane w szkole, ale mimo wszystko dzieci po każdym spędzonym dniu uwielbiają, twierdzą, że było bardzo fajnie i zawsze uczą się czegoś nowego. Pani też się udziela w szkole? Tak, udzielam się, zostałam tu już chyba 4 lata. Pomagamy, oczywiście staramy się, żeby zachęcam wszystkich rodziców przychodząc na takie pikniki, aby przyprowadzali znajomych i żeby była to jak największa polonijna nasza rodzina. Ty też uczysz się w szkole Kościuszki? Tak. W której klasie jesteś? 5. A podoba ci się w tej szkole? Tak. Musisz poświęcić taki trochę swój wolny czas na to, żeby pójść do szkoły, warto? No. Czego się nauczyłaś w polskiej szkole? Historię o Polski. O, super. Czytać, pisać. Bo mama nie uczy czytać, pisać. Umie. Mama tylko mówi. A na pikniku co fajnego jest? My teraz robimy tatuaże i tak jest dużo ludzi. Przede wszystkim bardzo wiele nauczycielek i historycznie związanych ze Szkołą Kościuszki i tych, które współcześnie działają w Szkole Kościuszki, są z nami specjalnie związane, dlatego że mamy ogromne zbiory Tadeusza Kościuszki. Ich imprezy odbywają się w muzeum i cieszymy się z tego względu, że przez 70 lat ta szkoła wzmacnia to, o co my walczymy, o zachowanie przeszłości dla przyszłych pokoleń. I o to właśnie to trzeba wzmacniać, a oprócz tego to jest taka radosna impreza na zupełny koniec lata, bo to jest ostatni weekend lata. Oni się wszyscy tym bardzo cieszą. Bardzo piękne słowa zostały powiedziane podczas kazania i dzisiejsza Ewangelia jest właśnie o czymś, co jest dla nas najważniejsze. O utrzymywaniu tego, abyśmy się nie różnili. Mam 2 synów, którzy też uczęszczają do polskiej szkoły na Trójcowie. I to jest ciekawe, że nas, rodziców, to jak gdyby każdego poranka sobotniego nastawia inaczej do życia. To jest coś innego, jeżeli musimy w tym uczestniczyć praktycznie co tydzień. I bardzo doceniam tych rodziców, którzy o to dbają. I bardzo się cieszę, że to jest takie radosne świętowanie. Cenię tych ludzi bardzo i bardzo dziękuję im za to, że mają czas i że sercem służą polskości.
Na pikniku obecnie byli również pasjonaci krótkofalarstwa. Jest to hobby, no, którym ja zajmuję się już bardzo wiele lat, prawda? No i przez to, dzięki temu spotkałem bardzo wielu miłych ludzi, kolegów, którzy powiedzmy latali samolotami, byli kapitanami w liniach lotniczych i byłem zapraszany, prawda, do kabiny, kiedy w innym przypadku absolutnie byłoby to niemożliwe. W wielu przypadkach to się przeradza w właściwie w zawód, bo wielu z kolegów, którzy zaczęli od krótkofalarstwa, dzisiaj są inżynierami, elektronikami, no i właściwie tak się to zaczęło. Krótkofalarstwo to takie hobby, które tak naprawdę nie ogranicza. Większość osób myśli, że tak naprawdę w krótkofalarstwie my tylko siedzimy na radiu i rozmawiamy i pytają, o czym my rozmawiamy. Krótkofalarstwo to jest całe mnóstwo różnych dziedzin, zaczynając od elektroniki, poprzez astronomię, bo tutaj powiedzmy możliwość kontaktu z różnymi, z innymi państwami na inne kontynenty jest bardzo uzależniona od astronomii. Jest związane z fizyką, oprócz tego, że rozmawiamy przez radio, budujemy anteny, budujemy swoje radioodbiorniki, nadajniki. Takim jednym z ciekawszych zajęć jest fax hunting, czyli zabawa polegająca na ukryciu nadajnika i kilka osób próbuje ten odbiornik znaleźć, używając anten kierunkowych. Natomiast taka naprawdę bardzo ciekawa i użyteczna część krótkofalarstwa to jest łączność kryzysowa, czyli Katrina lub kilka lat temu huragan w Puerto Rico. Gdyby nie to, że krótkofalowcy, tak naprawdę służby bezpieczeństwa, first responders, nie mieliby możliwości komunikacji, dlatego że cała telefonia lądowa, telefonia komórkowa bez prądu po prostu padła, nie działała i krótkofalowcy pomogli poprzez swoje radionadajniki w kontakcie pomiędzy różnymi służbami. Tutaj na przykład mamy taką przykładową stację przenośną, gdzie praktycznie wszystko, cały sprzęt, który jest potrzebny do komunikacji, mieści się w jednym plecaku. Od anteny, poprzez nadajnik, baterie, urządzenie ładujące i panel słoneczny. I to właściwie jest wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby taką komunikację nawiązać. I między innymi raz w roku, jest to trzeci tydzień czerwca, w Stanach Zjednoczonych odbywa się Field Day. Polega on na tym, że bierzemy swoje radia, idziemy do parku gdzieś w teren, gdzie tak naprawdę rozkładamy swoje stacje i ćwiczymy tą komunikację kryzysową, żebyśmy wiedzieli, co robimy, jeżeli ta sytuacja rzeczywiście nastąpi. Chcemy krótkofalarstwo przybliżyć wszystkim, całej Polonii i zaczynając od dzieci, dlatego że tak naprawdę dużo młodzieży jest zainteresowana elektroniką, chcieliby wiedzieć, dla nich są to urządzenia, które tak naprawdę już nie istnieją. Chcielibyśmy, żeby oni zobaczyli, że krótkofalarstwo w dalszym ciągu istnieje, jest to bardzo ciekawe hobby i może jest to coś dla nich, tak jak Jurek mówił, żeby nawet rozpocząć swoją karierę w elektronice czy w inżynierii. Jedną z takich bardzo ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o krótkofalarstwo, to jest to, że w międzynarodowej stacji kosmicznej. Zawsze jeden z astronautów jest krótkofalowcem i od czasu do czasu włącza radio i możemy sobie porozmawiać z naszego radia z domu, czy nawet z samochodu, czy nawet z ręcznego radia. Możemy wykonać łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. A i druga bardzo ciekawa rzecz, jednym z rodzajów łączności jest tak zwany moon bounce, czyli możemy odbić sygnał swój radiowy od Księżyca. Dysponując odpowiednią anteną i odpowiedniej porze nocy, możemy po prostu antenę skierować w stronę Księżyca i nasz sygnał poleci do Księżyca, odbije się od niego i wróci na Ziemię i możemy w ten sposób rozmawiać z inną stacją właściwie po odpowiedniej stronie kuli ziemskiej. Jest! Kościuszki! Brawo!